Już w końcu XVIII wieku, uświadamiając sobie fakt wartości zabytków techniki i celowości ich ochrony, utworzono w Paryżu Muzeum Sztuki i Rzemiosła. Od tego czasu powstało wiele podobnych muzeów, które w miarę rozwoju techniki zaczęły gromadzić także i konstrukcje lotnicze. Specjalizacja tych placówek spowodowała, że w roku 1919 otwarto również w Paryżu Musée d'Air, poświęcone wyłącznie lotnictwu. Dziś tego rodzaju muzeów znajduje się na świecie kilkaset. Szczególną uwagę przykłada się w nich do zachowania najcenniejszych zabytków samolotów okresu pionierskiego. Dodatkową atrakcją oferowaną zwiedzającym są latające egzemplarze maszyn historycznych. Mają je wszystkie większe muzea na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckim i Czechosłowacji. W Polsce pierwszą ekspozycję lotniczą miało Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu, otwarte w roku 1919. Druga znajdowała się w uruchomionym w roku 1929 Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie. Wojna zniszczyła całkowicie zbiory w tych ekspozycjach zgromadzone. W latach powojennych powstało 7 wraz z Muzeum Wojska Polskiego muzeów mających eksponaty związane z lotnictwem. W roku 1967 utworzono w Krakowie pierwsze w Polsce specjalistyczne Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. PWS-26, jedyny zachowany na świecie egzemplarz polskiego samolotu. Czy dużo takich unikatów jest w krakowskim muzeum? Generalnie rzecz biorąc, w skali naszego muzeum jest to rzeczywiście jeden z najcenniejszych eksponatów. No, w skali światowej mamy tu jeszcze unikaty typu Jak-17W, szkolny samolot radziecki powojenny, który już nawet w Związku Radzieckim nie uchował się w ani jednym egzemplarzu. Unikatem jest oczywiście PZLP-11, jedyny bojowy samolot Polski przedwrześniowej. Mamy unikatowe silniki lotnicze, unikatowe egzemplarze polskich szybowców z okresu powojennego, z okresu przedwojennego, ale PWS-owi należy oddać cześć szczególną, to prawda. Muzeum znajduje się chyba w dosyć trudnej sytuacji. Nie są pokazywane wszystkie cenne egzemplarze. Tak, łącznie z posiadanych w chwili obecnej ponad 130 samolotów, szybowców, śmigłowców całej naszej kolekcji, która daje nam w tej chwili w skali światowej miejsce w pierwszej dziesiątce, a w Europie nawet miejsce czwarte pod względem zasobności zbiorów, możemy wyeksponować raptem około...